ramach wędrówek około zielonogórskich uskuteczniamy dziś trasę Nowa Sól Dżonków. Prowadzi nią czarny petetekowski szlak. Jest pod szpitala w Nowej Soli do Dżonkowa przez Zatonie, w którym zamierzamy skończyć trasę. Być może przejdziemy się dalej do Dżonkowa. Jest taki 16 km. Cała trasa ma 18. Sprawdzimy ją dziś, zobaczymy jak wygląda w praniu. Zaczynamy jak widać przy punkcie informacyjnym na początku szlaku i wyruszamy w trasę. Trasa zaczyna się odcinkiem leśnym wzdłuż autostrady na Zieloną Górę, więc mamy tutaj huk po lewej stronie. Jak na razie nową autostradę przekraczamy specjalnym mostkiem, którym prowadzi szlak. Może i lepiej, pozbędziemy się tego huku. Tak więc urządzono tutaj sprawną przeprawę przez autostradę, a za chwilę znowu wchodzimy w las. W 3 kilometrach drogi trasa nie zmienia się jakoś szczególnie. Ja bym powiedział, że to jest bardziej szlak łącznikowy niż wędrowny czy widokowy. No i może być, bo w istocie jest to droga pożarowa leśna i tędy wytyczono szlak. Spodziewaliśmy się czegoś bardziej wykwintnego. No ale jest jak jest. Idziemy dalej. Jest to zdecydowanie szlak łącznikowy, ale jak ktoś się boi kleszczy, komarów, koników polnych czy węży, to może spokojnie sobie tą trasę przemierzać bez ryzyka, że coś go obsiądzie, że utknie gdzieś w krzakach. Spokojna, prosta, nieskomplikowana trasa. Czasław. Jesteśmy w Czasławiu, w Czasławie. Nie wiem. O Czasławiu nie wiemy nic. Jest to wieś w województwie lubuskim między Nową Solą a Zatoniem. Jest to spokojna i przyjemna wieś. Bardzo spokojna jak widać. I stąd do Zatonia pozostaje 4,5 km, które w niecałą godzinkę powinniśmy przebyć. Wrzynamy się ponownie w las drogą pożarową numer 18. Innej tutaj na szlaku nie przewidziano. Kierunek Zatonie. Kontynuujemy marsz. Thank you.
jakieś wrażenia widokowe się zaczynają za Czesławem, Czesławiem. Pola, łąki, bagniska. No jest na czym zawiesić oko. Dopiero teraz. Barcikowice to kolejna bardzo niewielka miejscowość na trasie, którą mijamy. Stąd szlak już wiedzie do Zatonia drogą, więc jest to taka ostatnia prosta. Niestety nie leśna, nie polna. Potem stamtąd udamy się do Dżonkowa. No niestety, trzeba iść ulicą i to dosłownie. Nie ma tutaj chodnika ani jakiegoś specjalnie wydzielonego pobocza. No ale szlak na słupach jest oznaczony, więc idziemy. Pojawia się wreszcie pobocze. No i za chwilę będziemy w Zatoniu. Dotarliśmy wreszcie do Zatonia. A to co najważniejsze w Zatoniu, to ruiny pałacu, które widać tutaj za nami. Są to ruiny pałacu, który powstał tutaj w połowie XVII wieku. Od połowy XIX wieku urzędowała tutaj słynna księżna Dorota Żagańska, która ufundowała wspaniałe ogrody dookoła tego pałacu. No i w ostatnim dziesięcioleciu ten obiekt został bardzo fajnie tutaj odnowiony, przystosowany do zwiedzania. Przygotowano tutaj ogródki, ławeczki, fontanny, różne dróżki dookoła, mostki. Jest tutaj kawiarenka, lodziarnia, punkt spotkań artystycznych. No jest to na pewno atrakcja tutaj w okolicach Zielonej Góry. Warto się tu pojawić i zobaczyć. Cały ten przylegający tutaj do pałacu park jest dość rozległy, jak mówiłem, ale no nie będziemy dzisiaj go obchodzić, bo nie chce nam się po prostu. Kiedyś już tu byliśmy, zresztą nawet pamiętam, że robiłem tutaj filmik, gdzieś tam w archiwum istnieje. Teraz czarnym szlakiem idziemy dalej na Dżonków. Za Zatoniem szlak wkracza w takie polno-wiejskie tereny, które mi się bardzo podobają. To bardzo fajnie tutaj wygląda, zwłaszcza przy tej pogodzie, jaką mamy. Jeśli chodzi o klimat, ten odcinek trasy zwycięża. Piona. Z plusem.
właśnie, to jest cały urok w tej kolorystyce i otwartej przestrzeni dookoła. Bardzo mi się to podoba. Super. Ten 4-kilometrowy odcinek z Zatonia do Dżonkowa można podzielić na dwa etapy, polny i leśny. Teraz wyszliśmy na odcinek leśny i w sumie za chwilę będziemy w Dżonkowie. Uwaga, uwaga, zbliżamy się do Dżonkowa, jesteśmy na przedpolach. No dobra, to jesteśmy w Dżonkowie. Dżonków jak Dżonków, niewielka miejscowość, właściwie to już bardziej dzielnica Zielonej Góry. Z czego słynie to? Z wypasionego ośrodka sportu i rekreacji i prawdziwego basenu olimpijskiego, który się tu mieści. Tak więc tutaj kończymy bieg, stąd pozostaje nam jeszcze wykulać się do Zielonej Góry jakieś 3 km, ale tego już filmować nie będę, także